Cześć kochani, witam was bardzo gorąco w kolejnym vlogu. Tak, słuchajcie, jest już późno, bo jest już prawie, no 13. Ale mnie, słuchajcie, z rana, no rana, no o 10 powiedzmy. W pół do 10, 10 coś w ten deseń, tak mnie poskładało z bóli miesiączkowych, że po prostu kilka godzin wyjętych z życia. Musiałam wziąć silne leki i się położyć i odpocząć na chwilę. No ale nic. Czuję się już dobrze, wybaczcie, nos mi trochę, z nosami leci trochę, bo no słońce znowu mamy i znowu pyłki się wszędzie roznoszą, a ja jestem alergikiem, więc nos leci, oczy łzawią, no nieważne. A propos oczu, dzisiaj mam na oczach cienie z paletki z Glam Shopu. Boże, jak to się nazywała ta paletka? Totalny blask nude, paleta cieni błyszczących, gdyby padały pytania. No a szminka, wiadomo, tradycyjnie Pillow Talk. I podkład mam, ten wodnisty z Trendy Tab, którego kiedyś z wami testowałam. Przyszło moje zamówienie z Bonprix. Ja nie wiem, czy ja wam kiedykolwiek mówiłam, że ja najchętniej ciuchy zamawiam na Bonprix przez internet, bo wiecie, przychodzą mi do domu, nie muszę niczego, nie wiadomo jak wysoko taszczyć, ciężkiego. Mogę sobie na spokojnie w domu przymierzyć przed lusterkiem i zadecydować, czy coś zostaje, czy wszystko wraca, czy co, czy jak. No i ceny są całkiem, no i przede wszystkim moje rozmiary są, więc no. I tak, słuchajcie, zamówiłam trzy pary spodni. Trzy pary spodni, musiałam poprawić bluzę, to ta bluza swoją drogą też jest z Bonprix, ja jestem dzisiaj pacała w Bonprix, nawet stanik mam z Bonprix. Zamówiłam trzy pary spodni, trzy pary jeansów, jedna para niestety wraca, dwie koszulki i bieliznę. No bieliznę nie będę wam pokazywać, no bo bez przesady. Natomiast zamówiłam sobie spodnie, ja właśnie mam na sobie, słuchajcie, ja mam takie spodnie, to jest rozmiar 44, ja mam jeszcze jedne takie spodnie, dosłownie te same, one są tutaj zapinane na guziki i z tyłu mają wstawkę z gumką, są bardzo wygodne i ja je mam już w rozmiarze 46, no ale są na mnie po prostu trochę za duże, aczkolwiek jedne z tych spodni, które najchętniej noszę, więc po prostu zamówiłam sobie powiedzmy drugie, tylko rozmiar mniejsze i no zatrzymuję, logiczne. Kolejne spodnie, które zostają, słuchajcie, to są takie a la dzwony, ja ich wam teraz na sobie już nie będę pokazywać, ja je przymierzałam, są dobre, podobają mi się, więc one zostaną. Mój wieczny, odwieczny problem, nie mam spodni wystarczająco. Ja spodni mam bardzo dużo, tylko że wiecie, ja się uczepię dwóch, trzech par i potem je noszę i noszę i noszę i twierdzę, że nie mam nic innego do ubrania. No i zamówiłam też, słuchajcie, dwie koszulki i one obie zostają. I teraz zakładając, przymierzając tą koszulkę, zauważyłam, słuchajcie, że tu jest buldożek. Taki łobuz jak ty. No, nie, nie, uciekaj. Uciekaj z moich ciuchów, kochanie. Także to jest jedna koszulka, która ze mną zostaje, którą zamówiłam, a druga koszulka jest, słuchajcie, ma wserek dekolt i no, jest dłuższa, ale to jest fajne, czarna, jedynie co, słuchajcie, to z tyłu na plecach ma napis Brooklyn i ten sam napis ma na lewym ramieniu. Bardzo fajna koszulka, podoba mi się. Jedyne co wraca, no to wracają jedne spodnie, które pomimo, że w nogach są dobre, to niestety w pasie są bardzo duże. Pomimo, że to rozmiar 44, więc no wiecie, tutaj jest, jeżeli chodzi o Bonprix, to rozmiarówka jest, rozmiarówce nierówna. Musicie sobie sami naprawdę przymierzyć, bo ja generalnie noszę rozmiar spodni 46. Czasem 44, zależy właśnie od spodni. Te były w rozmiarze 44 i są na mnie za duże, więc musiałabym 42 zamawiać, ale nie, nie zamawiam, bo dwie pary spodni zostawiam. A teraz słuchajcie. Posiu, posiu. O, posiu, posiu. Czy ty chcesz wyjść? Prosisz mamunię? Idziemy na siura. Tak, idziemy na siura. No to chodź, chodź, idziemy na siura. No, no leć. Idziemy na siura. No, kochanie. No. Tak.
Także ja z nim lecę, słuchajcie, i mam trochę, jak wrócę, do załatwienia, dlatego że, już wam pokażę, na 15 mam termin w biurze rozliczeniowym, czyli za 2 godziny. Muszę też jeszcze dzisiaj do Rossmana podskoczyć po podpaski i po bazę z Essence pod tusz, bo moja się skończyła. Ja dzisiaj się już pewnie nie wyrobię, chociaż nie wiadomo, może być, że uda mi się nagrać wam w końcu denko kolorówkowe, bo co nieco się już nazbierało, na tyle, że opłaca się nagrać filmik, ale to zobaczymy później. Natomiast no, słuchajcie, muszę minimum te dwa, jeszcze jeden ordner szybko przesortować, które papiery idą do biura rozliczeniowego, co zostaje w domu i tak dalej. I uwierzcie mi, to może na dużo nie wygląda, ale to jest dużo, to jest naprawdę dużo. Ale ja do tej pory po prostu tego nie zrobiłam, bo ja należę do osób, a zrobię jutro, zrobię jutro, zrobię jutro i przychodzi jutro i nie jest zrobione. Także lecę najpierw szybko z Miluniem i potem zabieram się za papiery. Wiecie co, skleroza nie boli. Co prawda wyszukałam dokumenty, ale brakuje mi jednego ważnego dokumentu i nie wiem do cholery jasnej, gdzie ja to mam. Ostatnio miałam to jeszcze w ręce i nie wiem, rozpłynęło się, nie mogę tego znaleźć, a to jest źle, bo to są dokumenty, które ja bardzo potrzebuję. Jezus, ja nie wiem, czy ja się kiedykolwiek w życiu nauczę porządku. Mamy 14:30, ja mam ten termin na 15, więc zaraz się będę musiała zbierać, z Miluniem byłam. Nie wiem, powiem wam szczerze, co wyjdzie z tego vloga, a na pewno będę się do was w międzyczasie odzywać przez telefon, w sensie, że będę telefonem nagrywać, ale cholera jasna, gdzie ja te dokumenty dałam, to jest dobre pytanie. Mówię wam, wszystko przeszukałam, nie wiem. Dobra, ja się zbieram pomału, bo jeszcze muszę wejść do Peniego. No, Miluś wcina. Będę musiała znowu te wszystkie dokumenty, które ze sobą wzięłam, a trochę tego było, będę musiała porozkładać znowu gdzie nie gdzie, ale no tym się zajmę już, powiem wam szczerze, że dopiero w weekend, bo no teraz jeszcze będę środa, czwartek pracować, dzisiaj jest wtorek swoją drogą, piątek będziemy mieli wolne, no bo święta są. No i sobotę, niedzielę i poniedziałek, także no. A zakupy? Podpaski? Używam zawsze z Always'a. Dla Milunia jego Pure Chicken Bonus do gryzienia. Wkładki higieniczne z Always. Też zawsze kupuję Always, bo są najlepsze. Dwie moje ostatnie zresztą, jakie były, czekoladki, biała czekolada, ten napój. Dwie te same sole do kąpieli, bo słuchajcie, zużyłam wszystkie sole, jakie miałam, nie mam ani jednej soli, więc wzięłam te, bo były na promocji, z Isano, zapachu kokosa i wanilii. Jak mówiłam, moją bazę pod tusz i słuchajcie, nie wytrzymałam, wzięłam krem do rąk, bo ten, który mam z kalendarza adwentowego, on nie nawilża, a ten z Kamili jest naprawdę rewelacyjny i tak mi przypadł do gustu, że musiałam wziąć po raz kolejny i tyle, więcej rzeczy nie kupowałam, mówię wam, wpadłam tylko do Rossmana i zaraz wypadłam, otworzę na chwilę okno, bo gorąco w mieszkaniu, jak nie wiem, zaraz będzie 17, papiery muszę odłożyć, żeby nie zapomnieć. Nie 17, tylko 18, bo że jestem, słuchajcie, rozkojarzona, jak nie wiem. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że dzień mi niesamowicie szybko minął. Miałam zupełnie inne plany, a wyszło zupełnie inaczej. Myślałam, że pojadę do tego biura rozliczeniowego, wiecie, i po prostu dam im papiery i tak dalej. A nie, okazało się, że wszystko musiałam razem z kobietą przechodzić od 2016 roku. To sobie wyobraźcie, ile to jest pracy. No, także zajęło to po prostu 2 godziny. Myślałam, że maksymalnie pół godziny będę już z powrotem na zewnątrz, a tu kicha z kaszaną 2 godziny, przez co dopiero teraz Milana karmię. Będziemy lecieć od razu na spacerek. I co? A no, no i wrócę do was, jak będziemy z powrotem w domu. Chciałam w ogóle nagrać dzisiaj
projekt dękokolorówkowy, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. Miluś zjadł, więc lecimy. Ła, słuchajcie, wiecie co? Jak wróciliśmy z Miluniem, to stwierdziłam, że mimo wszystko siądę, nagram wam to dękokolorówkowe. Hopla! Boże, mi wszystko się tu zaraz posypie. Zaraz wszystko to pochowam tam, gdzie być powinno, ale najpierw wiecie co? Przebiorę się w moją podomkę, bo muszę wstawić jeszcze jedno pranie i przydałoby się, żebym zrobiła sobie coś do jedzenia, bo cały dzień jestem na jednym jogurcie i jednym batonie Kinder Bueno. Miałam ochotę, wiecie. Jak się okres ma, to często się ma zachcianki. No, przynajmniej ja na słodkie. 18:41 już, słuchajcie, ja nie wiem, kiedy mi ten czas dzisiaj minął. To jest w ogóle jakaś masakra. Zresztą jak widzicie, na potrzeby nagrywania musiałam się przesiąść z innym tłem, dlatego że w sypialni niesamowicie świeciło słońce i nie mogłam nagrywać przy toaletce, a koniecznie chciałam jeszcze nagrać. Teraz też widzę, że wcale nie mam już dużo miejsca na karcie, ale na dzisiejszego vloga powinno jeszcze wystarczyć. Wiem, że coś chciałam wam powiedzieć, tradycyjnie znowu nie pamiętam co. Masakra, ja mam takie luki w berecie, że to się nie mieści w głowie. O. Tak. Nie wiem, co chciałam wam powiedzieć. Wiem na pewno, że chciałam wam powiedzieć, że zrobiłam małe zamówienie na stronie Flaconi i zamówiłam sobie między innymi, słuchajcie, ten balsam do demakijażu z Clinique, ten Take the Day Off, którego już raz miałam, który jest po prostu rewelacyjny. Natomiast ja miałam wersję bodajże albo 90 ml, albo 125, ale mi się wydaje, że 90 ml tam było. Nie wiem, w każdym bądź razie teraz zamówiłam wersję, gdzie jest 200 ml, więc taki największy słoik. Jak przyjdzie, to wam oczywiście albo pokażę we vlogu, albo podejrzewam, że jutro, pojutrze, no na dniach na pewno powinien przyjść jeszcze przed świętami. To wam pokażę, ale podejrzewam, że ten słoik będzie dużo taki, wiecie, potężny. I ja i tak chciałam zamówić sobie ten balsam, ale skusiłam się na niego, na tą dużą wersję tylko i wyłącznie dlatego, że za tą małą wersję, słuchajcie, ja płaciłam na promocji 19 euro, a ta duża wersja kosztowała 26 euro na promocji, więc stwierdziłam, że dużo bardziej mi się opłaca tą dużą wersję zamówić. Także, no i nie pamiętam, co ja tam jeszcze zamówiłam. Na pewno zamówiłam ze chyba 3 woski, czy 4 woski z Yankee Candle. I nie pamiętam, co jeszcze. Ale, czekajcie, zaraz wam powiem. Bo jestem w stanie to sprawdzić przecież. Uno momento, coś mi się dzisiaj w ogóle, słuchajcie, telefon strasznie wiesza, nie wiem dlaczego. Gdzie ja to mam? Tu to mam. Co ja zamówiłam? Tak, ten klinik zamówiłam. Aha, jedną maskarę zamówiłam. A, okej. Okay. 3 woski z Yankee Candle, jedną maskarę z Elfa, która jedna Niemka strasznie ją poleca, więc stwierdziłam, że ją przetestuję. Do tego zamówiłam właśnie ten klinik i słuchajcie, zamówiłam jeszcze całe opakowanie. Nie wiem, ile tam sztuk jest. Zaraz wam powiem. Nie, nie powiem wam, ale chyba 6. 6 albo i 7 albo 5, nie wiem, sztuk tych moich płatków pod oczy od MAC Rhythm, tych lawendowych, bo jak raz były na promocji za, nie wiem, 5 euro z hakiem, czy 6 euro z hakiem, czekajcie. Gdzie ja to mam? 6,69, no to i tak na promocji, także całkiem okej. Dobra, słuchajcie, idę się przebierać. Idę wstawiać jeszcze tą jedną pralkę, którą mam do wstawienia. Wiecie co, przyznaję się bez bólu, nie chce mi się niczego gotować. Tym bardziej, że mamy już godzinę dokładnie 19:30. O, 31. Więc po prostu zrobiłam sobie płatki na mleku i zabieram się za jedzenie. Jezus, wiecie co? Rozmawiałam z Asią przez telefon, właśnie zrobiłam demakijaż i nałożyłam wieczorną pielęgnację, dlatego się świecę, bo mam olejek z Yossi na twarzy.
20:40. Ja nie wierzę. No, powtórzę tylko po raz kolejny. Ten dzień mi dzisiaj tak minął, że nie wiem kiedy. To pewnie przez ten czas, co mnie rozłożyło przed południem z bólu. I gdzieś mi to przez to połowa dnia jakby uciekła, tak? Przynajmniej tak się czuję. Nie wiem, czy wam w ogóle dzisiaj powiedziałam. Słuchajcie. Ja przez to, że choruję na łuszczycę, o czym zawsze mówię, ja wiem, że wy tak tego nie widzicie, ale często gdzieś tam na ciele będziecie widzieć właśnie tego typu plamki, to akurat nie, to jest nic. To najgorsze to mam na plecach, tutaj, czego nie widzicie, za uszami, w uszach i na skórze głowy, dlatego tego u mnie nie widzicie z reguły. No ale słuchajcie, w nocy i przez to właśnie, przez to, że ja mam tą łuszczycę, ja się często drapię tutaj, gdzie są te łuski, gdzie ten wysyp mam i tak dalej. I w nocy z wczoraj na dzisiaj, słuchajcie, zaczęłam się drapać i miałam wrażenie, że no, coś poczułam na plecach i byłam święcie przekonana, słuchajcie, że mam Jezus, jak to się nazywa po polsku? Kleszcza, o! Że mam kleszcza, bo w zeszłym roku, wiecie, miałam gdzieś, Milan przyszedł do domu, miał na sobie gdzieś kleszcza, który jeszcze się nie wpił i nie wiem, no jakoś znalazł się u mnie nagle na brzuchu, tak? I ja dopiero poczułam, jak on już dość spory był, bo zaczęło mnie boleć i to, wiecie, było takie, taki obrzęk miałam i w ogóle, nie? No ale w każdym bądź razie, wiecie, no na plecach, ja nie widzę, co ja mam na plecach, tak? Więc byłam święcie przekonana, że mam kleszcze, no i zaczęłam to drapać, słuchajcie, to zaczęło krwawić, po czym stwierdziłam, że to chyba jednak nie kleszcz, tylko pieprzyk, taki odstający, aczkolwiek ja w tym miejscu na plecach nigdy nie miałam takiego odstającego pieprzyka, bo przecież o tym bym wiedziała, tak? No i koniec końców, słuchajcie, rozdrapałam, on jeszcze jest, w każdym bądź razie ten pieprzyk, ale jest rozdrapany, krew się lała jak nie wiem i ja mam to w takim miejscu, że wiecznie zahaczam koszulką, więc przed chwilą, słuchajcie, poszłam do sąsiadki, widzicie? O, tu widzicie moją łuszczycę, poszłam do sąsiadki i ją poprosiłam, żeby mi nakleiła plaster, bo ja w to miejsce sobie sama ciężko mogę plaster nakleić. O, teraz widać moją łuszczycę przepięknie, prawda? O, widzicie moją łuszczycę, między innymi z tej strony. No i poszłam do sąsiadki, żeby mi ten plaster przykleiła, bo ja no niestety, słuchajcie, cały czas zahaczam koszulką. Teraz jak jestem w domu, to jest pół biedy, ale ja jutro wracam z powrotem do pracy. Właśnie mi kolega napisał, o której mam być i gdzie jutro jedziemy, gdzie jutro pracujemy. W każdym bądź razie jutro będę zdecydowanie miała krótszy dzień, ale za to w czwartek będę miała długi dzień. No ale... ale to nic. No i wiecie, no jak będę miała na sobie ciuchy robocze, no to wiecie, ja się będę w pracy bardzo dużo ruszać, jak to przy gotowaniu. W sumie po części wam już zdradziłam bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą pracę. Powiedzmy tak, jestem kucharzem. Robię to, co rzeczywiście lubię, gotuję. No i tak. Ruszając się w pracy, wiecie, cały czas gdzieś tu rękoma i to i tamto, no to latają po mnie te ciuchy i przez to no cały czas bym podrażniała, tak wiecie, plaster i dobrze jest, boleć boli, nie ukrywam, tym bardziej, że jest to, no niestety jest to miejsce, wiecie, no może nie tutaj, gdzie się ma stanik, ale... No ale mimo tego jest to mało przyjemne miejsce i to boli. Ja nie wiem, co mnie naszło, żeby się tam rozdrapać. No. Rachunki wszystkie popłaciłam przed chwilą. Przelałam też pieniądze. Te prawie 400 euro na to biuro podatkowe. Ten rachunek. Masakra. No ale dobra, z drugiej strony to wiecie, rozliczenie za ostatnie 6 lat, które niestety zrobić muszę. No, także teraz mogę być spokojna, słuchajcie, wszystko udało się to załatwić. Dużo gorzej wydawało mi się, że będzie. Na całe szczęście już powoli wszystkie problemy, wszystkie stresy zaczynają odpływać i
pomału wszystko się zaczyna, no, klarować, o tak, no. Ale wam, a to, że mam termin w przyszłym tygodniu w środę o 8 rano w kancelarii adwokackiej ze względu na tą całą historię z moim byłym szefem, no, to chyba wam powiedziałam, jeżeli nie, no to, no to się dowiecie właśnie już teraz, że w przyszłym tygodniu, no za tydzień w środę mam ten termin i no zobaczymy, co adwokat powie odnośnie właśnie tej sprawy całej i czy warto się sądzić. Zobaczymy. A z drugiej strony, no, to było dość sporo godzin i w sumie to była połowa mojej normalnej wypłaty, także uważam, że jednak by się opłacało, ale no ja adwokatem nie jestem, więc zobaczymy. Dobra, kochani, słuchajcie. Idę jeszcze chwilę na kanapę, jeszcze tak z godzinkę na kanapę i będę lecieć do łóżka. Jutro muszę wstać o której? O 6 rano. O 6 rano. 6, 7, 7, 8. Koło 8 wyjdę z Milanem. I o 8:30 będę jechać do pracy. Dokładnie tak. Więc no, wstanę o 6 rano. Ale za to będę jutro też najpóźniej chyba 17 w domu, także cieszę się niesamowicie. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Nie wiem, ile materiału wyszło, ale widzę, że mam już mało miejsca na karcie. I znając mnie, wiecie, ja potrafię się rozgadać, więc pewnie materiału jest wystarczająco. Także żegnam się teraz z wami, życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Zapraszam na kolejne filmiki. Pamiętajcie o kciukach w górę, jeżeli podobają wam się moje filmiki. Bo im więcej kciuków, im więcej kciuków, tym większe i szersze, do większego i szerszego grona ludzi mogę zawsze dotrzeć. No, także tak. To tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.